to was jest więcej. Bójcie się, ona nic nie zrobi. Ona, pójdziemy od razu do piekarni, dobra? I z Betty na spacerek. Nie ma sprawy. Bo nie zdążyłam jeszcze, to poczekajcie. Chodź tutaj do mnie. O. Poranny szał. Poranny szał. I tak po prostu codziennie. Teraz, bo tak, Rafał wyjechał, nie ma go, więc ja wszystko sama ogarniam. Dzieci już odwiezione do szkoły, do przedszkola. Nigdy nie zdążymy wcześniej wyjść z Betty, bo jest po prostu zawsze harmider totalny i się nie wyrabiamy, więc Betty sobie grzecznie czeka. Odwiozłam dzieci, wróciłam, idziemy z Betty, idziemy po rogaliczki i potem sobie wypijemy kawkę. Co? Świetny plan, to idziemy we trójkę. Długo już mieszkacie w tej okolicy? Wiesz co, tak 3 lata niecałe. No to taki nowy początek. To prawda. Tym bardziej, że tak to mieszkanie było takie wyczekane i długo je remontowaliśmy. Długo je urządzaliśmy, prawie 2 lata, zanim się przeprowadziliśmy. I tak nam to dobrze. Ja się tak cieszę, że mam wszystko pod ręką, że jesteśmy też no, prawie w centrum Warszawy, więc jak mamy, nie wiem, gdzieś pojechać nawet na obrzeża, czy nawet na wylotówkę, no idealnie się mieszka. A dla sąsiadów jesteś już tą naszą bachą z osiedla, czy po prostu czasem ktoś sam jeszcze się zadziwi, że ojej? Wiesz co, z sąsiadami się lubimy. Mamy zresztą grupę na Facebooku, a wiesz co też lubię? W takich miejscach, gdzie jest dużo ludzi dookoła. Właśnie lubię to, że w restauracji włoskiej, koło której przechodzimy, wszyscy się znamy od samego początku. Tak samo panie weterynarki, do których chodzimy, no po prostu się już znamy i tak samo w piekarni. Ja to bardzo lubię, wiesz, że wchodzę do piekarni, jest uśmiechem, mówimy sobie dzień dobry, bo się już znamy, lubimy i to jest takie przyjemne. Sprawdzimy to. Dobrze. Rogaliczki z jabłkiem moje ulubione. Cała rodzina je kocha. Zawsze wszystkich nimi karmię. Bardzo dobrze. I was też dzisiaj nakarmię rogaliczkami. I jeszcze proszę, że soczek zielony. No, to idziemy na kawkę. Może być mleko sojowe, waniliowe? Może być. O, skończyło się, ale tu jest. Wszyscy, którzy piją u mnie kawkę, zawsze mówią, że jest taka pyszna. A to jest właśnie zasługa nie tylko kawy, ale też właśnie tego mleka sojowego, waniliowego, które jest naprawdę przepyszne do kawy. O, pyszniutkie. Czyli to nie jest tak, że odmawiasz sobie słodyczy? No nie odmawiam. Znaczy staram się ograniczać, ale nie zawsze wychodzi. Rogaliczków nie odmawiam. Dobra. Mamy taką małą chwilkę, więc jak mam chwilę, zawsze idę na taras. Chodźcie, chodźcie, pokażę wam. Tutaj są moje roślinki, które dopiero co przesadzałam, żeby miały więcej miejsca. Oto one. I tutaj również. A my pójdziemy sobie tam usiąść. Tu jest rano słoneczko, więc jest przyjemnie. Dzisiejszy dzień akurat jest dość intensywny, bo no, oczywiście odwiozłam dzieci, a teraz przede mną wizyta w Senacie, w którym będę po raz pierwszy w życiu. Będziemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym dzieci. Myślę, że to będzie bardzo ważna rozmowa, także zaraz pędzimy do Senatu, więc dzisiaj się dużo dzieje, tak. No i z tego pośpiechu nie zjadłam żadnego rogaliczka. Mam nadzieję, że nie będzie mi w Senacie burczał brzuch. To nie jest pocieszenie, ale za ciebie zjadłam 2. To ja się cieszę. Ja się cieszę, wiesz. Przynajmniej wypiłam kawkę, dobra. Chodźcie. Basiu, ale twoja obecność w Senacie jest mocno uzasadniona. No przede wszystkim jestem bardzo zaszczycona, że zostałam zaproszona na to dzisiejsze posiedzenie. Jestem ciekawa też, co inni będą mieli do powiedzenia. A ja tam idę po części za sprawą również mojej fundacji. Fundacji Z Porywu Serca, którą założyłam parę lat temu. I przed wakacjami rozpoczęłam taką akcję pomocową, artystyczną, bo to jest coś, co ja mogę bezpośrednio od siebie dać dzieciom. Ja jako dziecko miałam możliwość rozwoju, chodziłam na przeróżne zajęcia artystyczne i wiem, jak mnie to bardzo uskrzydlało, jak mi to dawało dużo dobrej energii i przede wszystkim pokazało mi drogę życiową, którą cały czas właśnie podążam. A nie wszyscy mają taką możliwość i ty tę możliwość dajesz. Tak, nie wszyscy mają taką możliwość. Chciałabym im w nich zaszczepić właśnie taką artystyczną nutkę i pokazać im, że mogą taką drogą podążać i dać im nadzieję. Jesteście i abyście znali swoją wartość.
Mam nadzieję, że jesteście naprawdę wyjątkowi, bo nie ma drugiej takiej osoby jak ty, czy ty, czy ty. Słuchajcie, dostałam dyplom ambasadorki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Jestem naprawdę bardzo zaszczycona. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj to spotkanie tutaj w Senacie się odbyło. Przyznane przez Pawła Mrozka, przewodniczącego akcji uczniowskiej. Wspaniały chłopak, który tutaj wszystko prowadził. Wygłosiłam nawet przemówienie. Przyznam, że byłam bardzo zestresowana, bo są to ważne, ale też takie przejmujące rzeczy dla mnie, o których mówiłam. Nie chciałam wdawać się w jakieś szczegóły najbardziej negatywne, które mnie spotykały, szczególnie przez ostatnie 3 lata. Powiedziałam o tym, co dobre i z czym mam iść do przodu, bo chyba to jest najistotniejsze. I lecimy dalej! Basieńko, gdzie my teraz jedziemy? Jedziemy teraz do TVP na Woronicza, do programu Jaka to Melodia, gdyż ponieważ będę tam nagrywać utwory. A piękna sprawa. Aś, podśpiewujesz sobie czasem w aucie? Wiesz co, wykorzystuję czas, który przeznaczam na jazdę, bo jako, że sama prowadzę, to nie mogę w trakcie, nie wiem, pisać maili czy się uczyć inaczej, więc w aucie po prostu uczę się zazwyczaj piosenek i śpiewam. Robimy małą próbkę? No dobra. My kobiety, choć słabiutkie, mamy na was jedną broń. Seksapil, to nasza broń kobieca. Seksapil, to coś, co was podnieca. Wdzięk, styl, czar, szyk, tym was zdobywamy w minik. I mogłabym tak śpiewać i śpiewać. Brawo! O, Bartuś już czeka. 34 minuty spóźnienia, jak zwykle. Wszystko się przedłuża, no widzisz, tak, po prostu. Ja tu siedzę od 6 rano. W tym świecie byłam w Senacie, mój drogi, o ważnych sprawach mówiliśmy, wiesz? Ale widzę, że gdzie tu pięknie przygotowałeś, proszę bardzo. O, takie mamy kreacje, zaraz będziemy to wszystko mierzyć. Na co mamy 5 minut. W końcu będę pięknie wyglądać. Będę miała profesjonalny make-up, a nie tam takie, wiesz, co mi zaraz się zczera i wszystko świeci. Tutaj widzisz. Mało czasu, więc ekipa jak mróweczki. I co w końcu wtedy zrobimy? Te fale czy tego takiego boba? Wydaje mi się, że zrobimy fale i tego boba. A, że z fal takiego boba zrobisz, to okay. Też. No tak jak wtedy jeszcze namówiłem. Za chwilę. Dobrze, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Kolej, mikrofon na głowę. Łyczek, zaraz nagrywamy. Popatrzcie, jak pięknie. O, Bartek, zostałeś! Tak, to ta znana Barbara. Czy to ten znany Bartłomiej? Popatrzcie. On odpowiada za stylizację dużo ludzi. Dużo ludzi. Tak. Jestem, prawda? Jestem! Tak? Powiem ci tak, to jest jedyny tak? Kawałek tak naprawdę, w którym tak. Możemy się pobawić aktorsko. Dobrze. Pozostałe są już sceniczne występy, takie piosenki. Dobrze. A tutaj jest wyzwanie dla ciebie. Chodź. Patent polega na tym. Dobra. To będzie takie czary mary, nagle się zmienię i będę tutaj. Cześć, o, i tutaj jesteś już tutaj. Ja chodźcie, no chodźcie. To ja się przywitam. Hello. No świetnie, słuchaj, świetnie. Trochę improwizujemy, tworzymy na bieżąco, ale wiesz, jak ludzie wiedzą, co robią i wiedzą, po co tu są, to wychodzą cuda. Tutaj ekipa z tyłu pięknie tańczy, ale mamy taką scenkę, odtwarzamy, że ja wchodzę do telewizora, co przecież kiedyś było wielkim marzeniem każdego, kto... I do tej pory jest właściwie wielkim marzeniem każdego, kto ogląda telewizor, że też chciałby tam czasem być. Uważajcie na głowy. Przeganiają nas, idziemy. Kochani, jeszcze mam 2 utwory tutaj do nagrania. Pogodę ducha i Sex Appeal. Idę się przebierać, a później wieczorkiem widzimy się z wami na pokazie. Do zobaczenia. Łapiemy się. Co ty robiłaś, jak cię nie było? Ojej, byłam, kończyłam nagrania Jakiej to Melodii, przedłużyło się troszkę, bo było tam dużo różnych technicznych innych niespodzianek. Potem pojechałam po dzieci, spędziłam z nimi trochę czasu, no i jestem tutaj. A ty często wpadasz na pokazy mody? Wiesz co, na pokazy staram się wpadać, jeżeli tylko mogę. Często się zdarza, że gram spektakle wieczorami, więc nie mogę wpaść na pokaz, ale jeżeli mogę, to jestem, dlatego że
pokaz mody dla projektanta to jest jak takie samo święto jak dla nas aktorów premiera teatralna. Ja wiem, ile to wymaga czasu. To jest ich dzieło artystyczne, które chcą pokazać i bardzo to doceniam. Dlatego jak tylko mogę, to oczywiście jestem. Pan mnie już zaprasza na moje miejsce. Także idę, aby oglądać. Chcę bardzo Wam dziękuję za cały piękny dzień. Dziękuję, że byliście ze mną i życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję.